Arturze, od naszego ostatniego nagrania, spotkania trochę czasu minęło, a ja wiem, że ty w tym czasie nie próżnowałeś. Co tam nowego u ciebie? Zawsze jest coś nowego. Najważniejsze, że jest lato, które uskrzydla oczywiście. No i cóż, są nowe piosenki, są nowe wydarzenia i o tym chciałbym opowiedzieć. No właśnie, to zacznijmy od tych nowych piosenek. Wiem, że pracujesz aktualnie nad nowym klipem właśnie do swojej najnowszej piosenki, tak? Tak, klip w zasadzie jest ukończony. Jest to projekt, który kolega z Londynu, nasz taki przyjaciel Cieszyna, można powiedzieć, bo kilku cieszyńskich wokalistów już nagrywało z nim. I jego piosenkę właśnie będę śpiewał. Napisałem do niej tekst, on oczywiście zrobił muzykę i jest utrzymana w konwencji rock'n'rollowej, czyli bardzo wesoła. Zresztą w ogóle tytuł roboczy tej piosenki też był taki bardzo zabawny, Zakola rock'n'rolla. Dostępny, rozumiem, na twoim kanale. Tak, dostępny na kanale kolegi, ponieważ kolega ma projekt Chrisu and Friends i na tym kanale ja jestem jakby gościem. Ja mówię moja piosenka, bo zawsze jak z kimś się robi piosenkę, to się mówi moja piosenka, ona jest zawsze bliska. No a wy współpracujecie. Tak, Krzysiu Śmierzewski mieszka w Londynie, on tam tworzy nam muzykę, podrzuca i w zależności od tego, który wokalista najbardziej odpowiada gatunkowi muzycznemu, wówczas dobieram mu ja muzyków. Tej piosenki nie mogę mu odpuścić, bo była rock'n'rollowa, więc dlatego nie odpuściłem. Ale to nie tylko ta piosenka rock'n'rollowa, bo powstała też piosenka z okazji 500-lecia Gumien. Oczywiście, że powstała piosenka. Dostałem takie zadanie, bardzo miłe zadanie, którego troszeczkę się bałem, bo to zawsze o wiele łatwiej pisać piosenkę popową, rock'n'rollową na przykład, a kiedy trzeba napisać piosenkę poważną, bo mówimy o 500-lecie, o 500-leciu Gumien, więc już jest troszeczkę trudniej. Dlatego zacząłem od treści pisanej, czyli od powiedzmy wiersza. I potem dopiero do tego dopisałem muzykę i tak powstała piosenka jubileuszowa na 500-lecie Gumien, którą będzie można posłuchać już 1 lipca na obchodach właśnie 500-lecia Gumien i tam zagram koncert akustyczny. Będzie to mój chyba pierwszy w ogóle, jaki miałem projekt akustyczny. Artur Papierski i Ściśle Fajne. Ściśle Fajne to są dwie sympatyczne dziewczyny, które ze mną grają. To jest Ada Gierula i Ola Kutypa, które będą mnie wspierać na gitarze odpowiednio i na flecie, także bardzo ciekawy projekt. Oczywiście nie będzie mocnego rockowego uderzenia, bo ja lubię rockowe, ale jak jest projekt akustyczny, to jednak będzie bardziej nostalgicznie, melancholijnie, romantycznie. No i właśnie plus jubileuszowa piosenka, o której wspomniałaś na początku. To 1 lipca, a my jesteśmy dzisiaj pod niebem, tak dosłownie w sumie pod niebem. I właśnie tutaj ruszasz z twoim projektem karaoke. Tak, tak naprawdę to jest projekt ludzi, którzy byli związani z browarem przez jakiś czas i oni, to jest ich inicjatywa, aby przenieść tutaj między innymi karaoke, bo wiem, że tam planowane również tutaj koncerty różne, także miejsce, gdzie ludzie mogą przyjść tu pod niebem i w piątki, każdy piątek, bo to już startujemy w najbliższym czasie, więc co piątek tutaj będzie można na karaoke pośpiewać, a wkrótce już zapewne posłuchać muzyki dobrej, bo też wiem, że takie są plany. No właśnie, czy ta formuła tego karaoke się zmieni, czy tak jak to bywało, tak też tutaj tą formułę zachowasz? Tak, musimy ją dostosować do pleneru tutaj. Na zasadzie śpiewać każdy może. Już wcześniej na browarze też mieliśmy na dziedzińcu tamte karaoke, więc ono się sprawdziło w tej formie. No wiadomo, jak jest lato, to ludzie jednak szukają tego świeżego powietrza. Stylowo tu jest, jak sama widzisz, więc myślę, że taka forma tu również się przyjmie. No to przypomnijmy, w jakie dni, o której godzinie? W każdy piątek o godzinie 18 w Cieszynie pod niebem. Zapraszam.